Mam na kartce zapisane bardzo ważne słowa. Te słowa będą grały pierwszą nową rolę 19 czerwca w piątek, podczas wybrania Pana Jezusa, jedynym Panem i Zbawicielem. Te słowa są naprawdę mocne. Warto teraz otworzyć uszy, otworzyć serce, by je przyjąć bardzo głęboko. Czy przyjmujesz z mojej ręki? Moją wolę w Twoim życiu, nawet jeśli będzie krzyżem, tak przyjmuję. Oto ja jestem z Tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Te słowa wyrażają miłość, i myślę, że spokojnie można je odnieść do takiego fragmentu Ewangelii którzy wszyscy dobrze znają. To dialog Jezusa z apostołem Piotrem. Dialog po zmartwychwstaniu. Jezus pyta, czy miłujesz mnie więcej? Piotr stopniowo wchodzi w odpowiedzi bardzo głębokiej i mówi, że Pana miłuje. A gdyby te słowa, które przeczytałem przed chwilą, tak właśnie potraktować jako pytanie o miłość i wyznanie miłości, czy wchodzisz w to? Miłość zawsze potrzebuje jakiegoś wyrazu. Miłość czasem musi usłyszeć, że jest taka na całego, do końca. I słowa aktu, który będzie używany 19 czerwca, dokładnie to pokazują. Miłość potrzebuje uroczystych deklaracji. Widzimy to choćby w sakramencie małżeństwa. Miłość co chwilę potrzebuje takich małych drewienek. Które rozpalą wielkie ognisko, także miłość do Pana Boga. Akt wybrania Jezusa Chrystusa jedynym Panem i Zbawicielem jest takim dołożeniem czegoś do żaru ogniska, by miłości Bożej było w nas jeszcze więcej. Spokojnie można potraktować ten akt, te proste słowa, kilka zdań, jako formułę przymierza. A przymierze to taki układ, gdzie jedna i druga strona do czegoś wielkiego się zobowiązuje. Przymierze to wyraz wzajemnej troski. Te słowa o przyjęciu Jezusa mają więc swoje bardzo głębokie zakorzenienie w Piśmie Świętym. Bóg wielokrotnie z nami zawierał przymierze, a tak ostatecznie przymierze nowe przez krew Jezusa. Przymierze służy odnowieniu i pogłębieniu miłości. Kiedy więc ktoś 19 czerwca, albo w innym czasie, zdecyduje się użyć tego szczególnego aktu wyboru Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, to ma szansę przeżyć miłość na nowo, tak jak święty Piotr, tak jak wszyscy, którzy oparli się na Bogu. I muszę Wam bardzo szczerze powiedzieć, że jest coś cudownego w tym akcie, w tej naszej małej formule przymierza. Ja w niej słyszę takie małe echo i fiat Matki Bożej, ofiara Abrahama i wszystkich świętych ludzi, którzy wybierali Pana Boga. Jest coś cudownego w tym naszym małym przymierzu, ponieważ z jednej strony my dajemy siebie Bogu, ale przede wszystkim On nam siebie daje. W akcie wyboru Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela przeżywamy wierność Pana Boga. Ty czasem będziesz zawalał, ale on zawsze będzie ci wierny w miłości. Kochani, tak myślę o tych słowach, że to taka modlitwa długodystansowca, człowieka, który się nie zniechęca. Akt jest podsumowany zdaniem: oto ja jestem z tobą przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pomyśli sobie ktoś. Bardzo górnolotne słowa. Jak można tak wejść na całego w miłość, tym bardziej wejść w miłość Pana Boga? Przecież jesteśmy słabi, niedoskonali. Kochani, to jedno zdanie podsumowujące akt wszystko tłumaczy: Oto ja jestem z Tobą przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Bóg obiecuje nam, że będzie nam prawiał nasze błędy i lekroć się do Niego zwrócimy. Przedziwna to tajemnica wiernej Bożej Miłości. Oto ja jestem z Tobą przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Mniej więcej takie słowa padły, gdy Jezus wstępował na prawicę ojca, gdy żegnał się z uczniami, gdy kończyła się definitywnie jego ziemska działalność. Słowa te otwierają tak naprawdę wielki nakaz misyjny, to, żebyśmy szli na cały świat i czynili uczniów spośród wszystkich narodów. Nie myślmy sobie jednak, że Jezus wypowiedział te słowa wtedy na górze do uczniów doskonałych. Oni też mieli wątpliwości, ale Jezus przeobiecał im, że będą się rozwijać, że jeżeli tylko wejdą w praktykę wiary i w praktykę głoszenia. On będzie ich przemieniał i im błogosławił. Jak bardzo mocno brzmią te słowa: Ja jestem z Tobą. Śmiało sobie możemy teraz wyobrazić, krzak gorejący, do którego podchodził kiedyś Mojżesz, to ja jestem to po prostu ogień Bożej miłości, który przegania zimno i przegania ciemność. W tym akcie to przede wszystkim Bóg Tobie obiecuje. Że będzie bardzo zaangażowany w Twoje zbawienie i nie spocznie, dopóki Cię nie doprowadzi do radości w niebie. Takiego Boga w tym akcie przeżywamy: Boga bardzo aktywnego, czułego, a powiem Wam nawet więcej zazdrosnego o nas. Miłość Boża jest zazdrosna. Pan Bóg będzie nas szukał do końca. Bo Pan Bóg chce naszego wiecznego szczęścia. Akt wyboru Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i zbawiciela dokona się w katedrze częstochowskiej. Zauważmy w jakich szczególnych okolicznościach, na stopniach ołtarza. Na stopniach ołtarza każdy, kto będzie chciał wybrać Pana Jezusa w ten sposób, będzie się musiał nieco wznieść. Natrudzić, wejść po schodach i zbliżyć do krzyża. Przyp przypomina nam to po prostu wchodzenie na górę, a góra to taka sfera przebywania Boga, strefa Boga. Co przez to rozumiemy? W tym prostym akcie, który uroczyście dokona się 19 czerwca, ale także może nieraz w bardziej cichych okolicznościach, Mamy szansę spotkać Boga Żywego, połączyć się z Nim. Zauważcie, jakie słowa w tym akcie wypowiadamy: słowa o przyjmowaniu. Przyjmowanie kojarzy się z komunią świętą. Kiedy więc odkrywam Jezusa jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela, to wchodzę z Nim w niezwykłą bliskość w komunie. I pozwalam Mu kierować moim życiem. I tutaj pewnie nie jeden z nas będzie miał obiekcję: jak można Bogu oddać całe swoje życie, poddać się Jego woli? My zwykle woli Bożej się bardzo boimy. Kochani, usłyszcie też bardzo mocno, co w tych zdaniach jest zapisane z mojej ręki. Wola Boża przychodzi z ręki Jezusa. A jaka jest ręka Jezusa? Przebita dla naszego zbawienia. Jest to ręka zarazem delikatna, która podnosi, ale też mocna, bo odpycha naszych nieprzyjaciół. Jest to ręka zawsze wzniesiona do błogosławieństwa. Chcę nam wszystkim dzisiaj bardzo mocno powiedzieć, że ręka Jezusa to dla nas ręka Bożego Baranka. A dla naszych przeciwników, którzy by nas chcieli zepchnąć do piekła w potępienie, to jest wręcz łapa lwa, który odgania wszelkie zło. Z ręki Jezusa przyjmujemy ten akt. Ta ręka nas będzie dźwigać, ta ręka nas nigdy nie oszuka. Przez tą rękę przyjdzie do nas Boża Wola, a Boża Wola jest zawsze dla nas dobra. Bóg nie krzywdzi. Bóg nie udaje. Bóg uczyni wszystko, co potrzebne, abyśmy osiągnęli najpiękniejszy, najbezpieczniejszy finał w niebie. Bóg chce naszego szczęścia wiecznego. Kiedy więc oddaję się Jego woli, to natychmiast uzdrawiam swoje serce, łamię w sobie ten obraz Boga srogiego, odpychającego, który nie jest mną zainteresowany. Kiedy mówię o Bożej Woli, to wyznaję bardzo głośno, że oddaję się Bogu, który chce mojego dobra i zawsze jest po mojej stronie. Wchodzimy jeszcze głębiej w ten akt. Kochani, przyjęcie Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela dokona się też przy współudziale Kościoła. Uroczyście 19 czerwca będzie temu aktowi przewodniczył nasz ksiądz arcybiskup. Przyjmiemy ten akt z Jezusowej ręki, ale też z ręki Kościoła. Ten akt bardzo mocno nas zachęca do tego, abyśmy odnowili naszą świadomość bycia w Kościele. Wiara może się zapalić w różnych okolicznościach. Nawrócenia czasem dokonują się pod wpływem refleksji. Skupienia, czasem doświadczeń życiowych, ale mam takie przekonanie, że wiarę można rozwijać i w niej wytrwać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znajdziemy wspierającą nas wspólnotę. Skoro Jezusa obwołamy naszym jedynym Panem i Zbawicielem, to natychmiast za tym powinien iść kolejny akt. Muszę w moim sercu wybrać Kościół. Jako moją matkę, i muszę szybko znaleźć braci i siostry, z którymi będę wspólnie szukał Jezusa i szedł do nieba. W akcie wyboru Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela jest też moment pewnie dla niejednego z nas bardzo trudny. Jest tutaj mowa o krzyżu. Kochani, od cierpienia w tym świecie. Nigdy nie uciekniemy. Od nas jednak zależy, co zrobimy z tym cierpieniem. Cierpienie może być dołujące, ale może być też rozwijające może nas zbliżać do Pana Boga. Kiedy więc w akcie mówimy, że przyjmiemy nawet krzyż z ręki Pana Jezusa, to zgadzamy się, że wejdziemy z Nim w jakąś wielką intymność także w momentach cierpienia. Akt nas zachęca do tego, żebyśmy cierpienie przeobrazili w krzyż, żebyśmy samotność naszego bólu na tym świecie przeobrazili w drzewo życia i w drabinę do nieba. To jest możliwe, kiedy nasze cierpienie, nasze zmagania, nasze trudy wszystko to, co jest kłodami pod naszą nogą połączymy z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Jezus bardzo pragnie, żeby twój ból stał się zwycięskim krzyżem. Jezus chce w tym akcie cię podłączyć do swojego zwycięstwa, dać ci swoje żywotne soki, aby to co po ludzku wydaje się beznadziejne, budowało twoje serce i stało się twoją drabiną do nieba. Powiem więcej. Jezus w doświadczeniu krzyża którym jest także wierność, walka z grzechem, oddzielanie się od zepsucia świata. Chcę być twoim Szymonem z Cyreny. W tajemnicy krzyża nigdy nie jesteśmy sami. Kiedy więc akt nas zachęca do tego, abyśmy także przyjęli krzyż z ręki naszego Pana, to tak naprawdę głosi coś bardzo pozytywnego, pocieszenie, zwycięstwo i drogę wzrostu. Pan Jezus, tak naprawdę, w tym akcie zachęca nas do tego, abyśmy przestali być niewolnikami, a stali się Jego przyjaciółmi. A przyjaciel to ktoś taki, kto rozumie, umie spokojnie, głęboko spojrzeć na różne trudne sprawy. Jezus prosi o to, abyśmy tak głęboko spojrzeli także na tajemnicę Krzyża. Nigdy nie patrzyli na krzyż bez Niego, ale tylko w największej wspólnocie z Nim. W akcie wyboru Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela tak naprawdę budujemy nasze życie na tym, co trwałe. Kiedy Go wybiorę, to mówię Mu: Panie, nie chcę budować na piasku, chcę budować na skalę, którą Ty jesteś. Panie, Ty mi dodaj sił. Panie, z Tobą uda mi się życie. Kochani, ten akt tak naprawdę zawiera najgłębszą treść: że wiara działa, że Bóg jest bliski i że droga z Bogiem to zawsze droga ze szczęśliwym finałem. Szczęśliwi więc, kto ten akt podejmą. Kochani, niech on głęboko wyryje się na naszej duszy. Gdy jeszcze mieszkałem w Paryżu i nieraz podróżowałem metrem, to widziałem bardzo dziwnych ludzi. Mieli wytatuowane krzyże na czole i na nadgarstkach. To byli koptowie, chrześcijanie egipscy. Taki mają zwyczaj, że noworodki, nowochrzczeni są tatuowani, aby nigdy nie wyparli się Jezusa. Bracie, siostro. Niezależnie od tego, kim jesteś, jaka jest Twoja droga życiowa, jakie jest Twoje powołanie, przez ten akt tatuujesz krzyż na swoim sercu nie na skórze, na sercu. Wierzę głęboko, że ten prosty akt, uczyniony czy publicznie w katedrze, czy w zaciszu swojego domu, może być jak kamyczek, który ruszy całą lawinę dobra w Twoim życiu. Wierzę, że przez ten akt Jezus wejdzie w Twoje życie z całą swoją mocą, a z Nim to już można wszystko naprawić, odbudować, przebudować, zacząć jeszcze raz. W tym akcie więc przyjmujemy jakiś największy dar Bożej łaski. No właśnie, przyjmujemy. Przyjmujemy dar, przyjmujemy coś wspaniałego, coś czego nie jesteśmy w stanie sami wyprodukować. Przyjmujemy więc Jezusa, który nam podaje rękę i nas dźwiga w górę. Życzę każdemu z nas, by wchodząc w te proste zdania, coś tam w środku w nas się ruszyło i żeby przez nas Pan Bóg oddziaływał na cały świat.